Rafał, humory dopisują, ale trudno, żeby nie dopisywały. Fantastyczne zakończenie twojej przygody z Azotami Puławy, bo to dzisiaj ostatni mecz. Zawisł medal. Byłeś niesamowicie podczas meczu naładowany dzisiaj. No tak, tym bardziej, że to był właśnie nasz ostatni mecz. Chcieliśmy zostawić po sobie dobre wrażenie za te 5 lat wspaniałe tutaj w Puławach i wszystko przypieczętować to kolejnym złotym brązowym krążkiem. I co powiedzieć, dziękuję bardzo Puławom za te wspaniałe 5 lat. Jeszcze o tych 5 latach porozmawiamy sobie któregoś dnia, ale dzisiaj o tym dzisiejszym meczu. Co dzisiaj przede wszystkim zaważyło, że udało wam się te 6 bramek z nawiązką odrobić? Myślę, że konsekwencja w obronie. Od lewego do prawego skrzydła każdy przerywał akcję. Z tego kontrowaliśmy. W ataku pozycyjnym nam też dużo rzeczy wychodziło, no i stąd ten wynik. Myślę, że obrona głównym aspektem, straciliśmy 20 bramek. No i co, cieszymy się bardzo i powodzenia dalej Puławom i koniec. Rafał, tobie również powodzenia, ale jeszcze o dzisiejszym meczu. Rafał, musisz przyznać, że troszkę was kibice zwątpili po tym meczu pierwszym Kwidzynie, ale dzisiaj pokazali, że są kibicami nie na 100, a na 200%. No tak, dużo osób nas zwątpiło. Minus 6 tam, mogło podciąć skrzydła, nic tam nam nie wychodziło. Mieliśmy tylko 2 dni na przygotowania się. Ale kibice pokazali, że zawsze są z nami, na dobre i na złe. Przyszli tutaj, zrobili totalne piekło, które nas poniosło tylko i dzięki nim i dzięki w ogóle całej tutaj otoczce wygraliśmy ten mecz. 3 medale brązowe wywozisz z Puław. Któryś najlepiej smakował? Da się je to jakoś porównać? Myślę, że na pewno pierwszy, bo to był pierwszy medal mój w życiu. Pierwszy medal dla klubu, była to super święto w mieście, super promocja dla klubu. Ale myślę, że ten też cudownie smakuje, tym bardziej, że byliśmy już na straconej pozycji. Wyszliśmy z tego, można powiedzieć, bagna i dobiliśmy zespół z Kwidzyna i kolejny krążek wisi na szyi. Ty jeszcze na koniec o twoim powołaniu, bo dostałeś kolejne powołanie od nowego selekcjonera kadry. To też nosi, niesie w takich meczach, jak się ma powołanie, zaufanie selekcjonera kadry? No jasne, że tak. To jest kadra, to jest wyróżnienie, to nic tego nie zastąpi. To jechać i założyć koszulkę z orzełkiem, to jest najpiękniejsza rzecz w życiu sportowca. I bardzo się cieszę i pojadę i będę tam walczył, żeby zagościć na dłużej w tej kadrze. Parę siwych włosów Marcin przybyło podczas tego sezonu, ale przede wszystkim podczas meczów o brązowy medal, kiedy rozmawialiśmy 2-3 dni temu przed meczem rewanżowym z Kwidzynem. No mina jeszcze nie była tęga, dzisiaj możesz odsapnąć, odetchnąć i dzisiaj z nawiązką odrobione straty. Co dzisiaj przede wszystkim zaważyło o tym, że wygrywamy 10 bramkami? Znaczy to przede wszystkim skuteczność, bo tak jak rozmawialiśmy właśnie przed tym meczem, w Kwidzynie obrona naprawdę funkcjonowała przyzwoicie, bo tam też straciliśmy niedużo bramek, bo 24, tak więc do obrony nie można było mieć zastrzeżeń, natomiast zrobiliśmy mistrza świata z Pawła Kiepulskiego i no to nam się właśnie nie udało, powiem, że tak w Kwidzynie uzyskać lepszego wyniku, natomiast przestrzegałem też chłopaków, jedyne przed czym przestrzegałem, to że jeżeli my odskoczymy na przykład na początku, czy właśnie przeciwnik, to żeby nie podniecać się, nie iść już na wariata, że tak nieładnie powiem, tylko konsekwentnie, jeżeli uzyskujemy przewagę, to ją budujemy, jeżeli coś nie wyszło, nie wyjdzie na początku, to też cierpliwie, zespołowo dążyć do tego, aby zniwelować tą stratę i grać swoje. To początek właśnie nie był dzisiaj za bardzo właśnie udany. Widać było troszeczkę nerwów i znowu takie 3 proste błędy techniczne, które błyskawicznie Kwidzyn zamienił na kontry. Ponieważ jak dochodzili do ataku pozycyjnego, no to już nie wyglądało u nich to tak różowo, gdyż naprawdę obrona dzisiaj zagrała super. I wyeliminowaliśmy te błędy, zagraliśmy zespołowo, konsekwentnie i zbudowaliśmy sobie taką już spokojną przewagę. Nie było zwątpienia na początku meczu, kiedy właśnie Kwidzyn odskoczył na 3 bramki, bo to już zrobiło się 9 do odrobienia. Czy powiem tak, wierzyłem w zespół, patrząc na to, jak zdeterminowani są i jak grają w obronie. Także
wiedziałem, że to musi nastąpić przełamanie. Poza tym no, mamy, nie ma co ukrywać, bardziej doświadczony zespół. Fizyk w pewnym momencie się zagotował, my to bezwzględnie wykorzystaliśmy. Aczkolwiek no, w drugiej połowie ponowne wejście do bramki Pawła Kiepulskiego tak zasiało taki ziarnko niepokoju, ponieważ znów takie rzuty oddawane po prostej. On kilka piłek odbił i fakt, że Kwizyn też nie zdobywał w tym momencie za dużo bramek, ale to mógł być taki moment kluczowy tego spotkania. Ja dzisiaj usłyszałem taką dość krzywdzącą opinię od jednego z kibiców o tym, że pewnie w Kwidzynie, pewnie już pod koniec sezonu ci zawodnicy, którzy odchodzą, się mniej starają. Oczywiście zaprzeczałem temu, ale dzisiaj sami ci zawodnicy zaprzeczyli na parkiecie. Tak jak naładowani był chociażby Rafał Przybylski czy Przemek Krajewski podczas dzisiejszego meczu, Janek Sobol, to naprawdę musiałeś jakieś cuda uczynić, żeby tych chłopaków tak zmobilizować. Znaczy ja powiem tak, no, każdy na pewno z tych zawodników chciał się pożegnać w godny sposób z klubem, który reprezentowali przez kilka sezonów, zostawili tu kawał życia i zdrowia. Na pewno w jakiś sposób związali się już tak na dłużej z Puławami. Takie jest życie sportowców, tak, że zmieniają kluby, ale myślę, że z sentymentem i z przyjemnością będą wracać pamięcią do Puław. Natomiast co do reakcji zawodników, to ja już byłem spokojniejszy, może nie w 100%, no bo wiadomo, 6 bramek do odrobienia to nie jest mało, ale po wejściu do szatni w meczu w Kwidzynie, gdzie już słyszałem od razu głosy takie, że w Puławach pokażemy, na co nas stać, to od razu serce mi urosło. Ty miałeś coś Kwidzynowi do udowodnienia jako trener. Przegrałeś parę lat temu brązowy medal. Dzisiaj udało się zrewanżować i to jest twój pierwszy, jako pierwszego trenera medal. Jak smakuje? Jeszcze nie ugryzłem, ale na pewno będę próbował. Dodam jeszcze, że nawet jako zawodnik w seniorach też nigdy nie udało mi się zdobyć żadnego medalu, także to jest dla mnie podwójna radość. No i myślę, że żeby się Biorek rozwiązał z tymi medalami. Jeszcze jedna rzecz, Marcin, na sam koniec. Mówiliśmy, zachęcaliśmy, apelowaliśmy 3 dni temu do kibiców i dzisiaj kibice stanęli na wysokości zadania, albo jeśli można użyć takiego zwrotu, jeszcze wyżej. Na pewno, no to jest ogromna siła dla tych kibiców. Każdy zawodnik wychodzi i odda zdrowie, serce i co ma najlepsze. Także jeszcze raz naprawdę dziękuję. Dzisiaj była atmosfera naprawdę wspaniała i która poniosła nas do zwycięstwa. Bardzo dziękuję, gratuluję.